Hej, siemaneczko, moi kochani parafianie. Miał być light, miał być lajcik, ale no niestety transmisja live nie odbędzie się z tego, ponieważ słaby internet tutaj przy Stadionie Śląskim jest, który tam za moimi plecami jest. O, tam. Ten, no miał być edukacyjny light, ale to zrobimy filmik edukacyjny, taki, żeby do większej ilości osób trafił. Moi kochani parafianie, muszę pouczyć z ambony was. Wasz proboszcz musi was pouczyć z ambony, ponieważ zauważyłem, że strasznie dużo ludzi robi bardzo nieodpowiedzialną rzecz przed koncertami. Ogólnie tematem filmu jest, jak pić przed koncertami. Już na pewno zauważyliście, wszyscy chyba blogerzy robili filmy na temat, jak pić na festiwalach piwnych, ale nikt nie zrobił jeszcze filmu, jak przed koncertami się najebać, tak żeby było przyjemnie i fajnie na koncercie. Otóż ja, wasz proboszcz, wytłumaczę to wam. Zwiadowca festiwali wielu. No może nie festiwali, ale koncertów na pewno. Więc tak, pierwsza oto rzecz. Odwrócimy kamerkę. Czekaj. Nie, to jeszcze zdjęcie zrobiło. Dobra, nie jestem w stanie odwrócić kamerki, więc pokażę to wam tak. Pierwsza najważniejsza rzecz. Dużo ludzi. O, teraz mi ryj oświetla pięknie. Kurwa, zajebiście. Dużo ludzi pije piwo. Piwo przed koncertem. Jest to najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. Ponieważ jak już na ten koncert przyjdziecie, jak już zacznie ten wasz ulubiony zespół grać, no w tym przypadku Rammstein, to zacznie się wam chcieć siku. A wiecie, że kolejki na koncertach są do kibla ogromne, długie, wielkie, więc piwka nie pijemy. Więc co pijemy w zamian? Wódeczkę, moi kochani. Parafianie, tutaj mam zestawik taki, zestaw parafianina, wódeczka, Coca-Cola zero, bez cukru, cukru nie używamy, bilecik, no a tutaj, tutaj dwa piwerka, ale to te dwa piwerka to jest taki wyjątek, to jest właśnie ten wyjątek od reguły, dlatego nie pijcie, bo ten, no i jak pijemy przed koncertem. Przede wszystkim z umiarem, moi kochani, z umiarem. Tak, żeby przez bramę przepuścili was. Jest jeszcze możliwość przemycenia setki. Ją można w majtkach schować, ale no ja już ten... Ja już nie lubię sobie nic do majtek wsadzać, bo nie ma tam już miejsca na nic więcej, więc jestem zwolennikiem przed koncertem się napić i robimy mniej więcej tak, żeby jak najbliżej bramy wejściowej skonsumować. A to może za wasze zdrowie, moi kochani parafianie, oby wam się zdróweczko. Żal się śpieszyć normalnie. Właśnie, a propos, jak najbliżej bramy wejściowej staramy się pić ten alkohol, tak żeby wypity alkohol nie uderzył nam do głowy przed wejściem na miejscówkę imprezy, bo wtedy może być przypał i mogą się ochroniarze skapnąć, że jesteście pod wpływem alkoholu, a mogą was za to nie wpuścić. Czyli po pierwsze, odpowiednia miejscówka, blisko wejściowej bramy, ale też nie za blisko, tak żeby was żaden ochroniarz nie widział, bo wtedy mogą być problemy. Jeżeli macie miejscóweczkę ogarniętą, to ogarniacie alkohol. Alkohol najlepiej właśnie wódeczka, bo potem nie chce się sikać, a trzepiebanie elegancko. No i trzecia rzecz, jeżeli jesteście sami, to fajnie jest się do jakiejś ekipy przysiąść. Ja ogólnie polecam ekipy takie, gdzie dużo dziewczyn jest, bo wtedy można fajne znajomości nawiązać. No i tak, no i czyli trzy
podstawowe rzeczy. Miejscówka, alkohol i dupeczki. Tak się pije przed koncertami. No i co? Aha, i zawsze śmieci. Śmieci po sobie zbieramy. Reklamóweczka, na której siedzimy, konsumujemy. I tak to właśnie jest. Wasz proboszcz, kochany, kazanie niedzielne wygłosił wam, to był list świętego Dariusza do psychofanów. Kurwa, spierdolę. No, dobra, to muszę spierdalać, bo zaraz zaczyna się. Więc tym ostatnim łyczkiem, moi kochani parafianie, oby wam się, bawcie się dobrze, No i pijcie odpowiedzialnie przed koncertami. Jako pierwszy, kurde, z piwnych blogerów nagrałem, jak pić przed koncertami, no. Zdróweczko, moi kochani, za zdrowie kopyra, niech mu się wiedzie. Kanał rozwija. Cheers. No i pięknie. I jeszcze może taka czwarta zasada, żeby troszkę zapitkę zostawić sobie, będziecie przed bramą wchodzić, to zapity się napić trochę i z gumy miętowej skorzystać. Jak kto pali, to może jeszcze fajkę zapalić, tak żeby najbardziej zakamuflować ten zapach alkoholu z ust, moi kochani. Tak jest. I teraz już wiecie, jak pić na festiwalach, na festiwalach i na koncertach, więc teraz już was nikt nie wyjebie. Sami wiecie, że już mnie z jednego wyjebali, więc już doświadczenia nabrałem. Opowiadam z własnego doświadczenia. Nie wyczytałem tego z książek, znikąd, z własnego doświadczenia, więc to jest najcenniejsza rzecz. No, dobra, moi kochani ludkowie, roztomili moi, trzymajcie się, pyrsk!